Witam serdecznie. Jesteśmy przy uliku, który naprawdę jest mocno porażony tym grzybolcem. Wszystko już mam odpalone. Na razie będę używał sobie takie buteleczki, za chwilę przyjdzie inna. No i ten wywar naprawdę wyszedł konkretny. Wydaje mi się, że kolejne, jak będę robił z cukrem, to dam im właśnie podkarmienie mało, ale też zrobię taki wywar. Uważam, że on może naprawdę lepiej działać na te pszczoły. Tak, jadę, tak? Zaczynam od tych najgorszych, które miały porażenie najbardziej. Tak? Pan, z którym rozmawiałem dzisiaj, on mówił, że albo kwas, albo te zioła. No u mnie działa ten kwas, tak? Paruję sobie w tych ulikach. Tych wszystkich, które są pochorowane przez grzyba, to z automatu poszedł kwas, nie? Z automatu. Słuchajcie. Więc ten kwas, one już dostają festę. Ja zrobię taki numer teraz, nie? Że to po prostu jest głowa mała. Pryskamy cały ten ul tym wywarem. Cały. Wszystko będę pryskał. Te 8 uli, które tutaj jest, but, które mają w sobie pszczoły, tak? Dostaną ode mnie naprawdę niezły wycisk dzisiaj. Wszystko będzie obrzygane właśnie tym roztworem, który stworzyłem, tak? Który widzieliśmy, jak robiłem w garażu, tak? W tej chwili będę próbował właśnie spryskać całe wszystko. Wszystko. Za chwilę mi przyjdzie taki typowy. Ja je tutaj też. O! Zamiast dymu to dostaną właśnie tego. Tak? Co z tym mnie atakuje? Korek. Dobra, słuchajcie, mamy ten ul tu od wewnątrz też tu. Pojadę oczywiście tym preparatem, który stworzyłem. Pan mówił, że dać trochę cukru, aby było słodko. Troszeczkę. Ja już w tej chwili tego cukru nie będę dawał. A właśnie pryskam całość, tak? One i tak będą musiały się z tego oblizać, tak? Więc to już nie ma znaczenia. Za chwilę przyjdzie mi lepsze psikadełko, więc to też pójdzie szybciej i sprawniej, tak? Te ramki całe. Psikam, że to wszystko będzie. Tak? Obsączone tym sokiem z tych roślin. I tego cukru, i tego czosnku, tak? W głównej mierze ten czosnek w głowie, tak? Ten czosnek. I pszczoły teraz będą ode mnie dostawały takie coś. Słuchajcie. Całe ramki. Wszystko będzie opryskane zaraz, tak? Wszystko będzie opryskane. Widać, że szczególnie te plastry będą przeze mnie spryskane chyba najbardziej. Będę to robił im teraz co weekend. Co weekend będą miały spryskiwania rodziny, które będę widział, że coś jest na nich chore. Tak, coś jest w nich chore. A rodzinki, które będą zdrowe, no to będą też spryskiwane tym, co mi zostanie, prawda? Więc jaja są na całego. Tak. Jaja są na całego. Najbardziej to chyba będę spryskiwał ten czerw. Tak. Te pszczoły. Spryskam porządnie te larwy. To wszystko. Żeby dostało tego, co miały te pszczoły, tak? Tego, co miały te rośliny, tak? Pojadę ostro po tych pszczach, nie będę się zastanawiał, tak? To zastanawianie nad tym wszystkim się już dawno, słuchajcie, skończyło. W tej chwili tylko i wyłącznie działanie na 100%, tak?
być koniec jest podsłuchiwania różnych tam. Tak, jeszcze pan dzwonił i bardzo namawiał, żeby właśnie robić coś takiego. Żeby to robić, tak? Żeby to porobić. On twierdził właśnie, że on już później nie używał, nie przekładał żadnych plastrów na żadną właśnie tam wędzę i inne tam, tak? Nic nie przekładał, nie zmieniał matek, nic. Tak? Widzicie, a te pszczoły można powiedzieć, że zlałem tym. Tak? Te dostaną trochę mocniej. No w ogóle będę je lał tam, nie? To jest naturalny specyfik, nie ma tutaj żadnego śmiecia w sobie chemicznego, tak? Więc ładujemy. Te były najbardziej porażone, słuchajcie, ze wszystkich. Tutaj z tego pierwszego czerwiu, to można powiedzieć, że to gówno się wygryzło, tak? Tam giełka ładnie, widzę, osiada wszystko w miarę. Ten spryskiwaczek, który mam, nie jest taki zły, tak? Nie robi tych kropli, tylko sobie zrobi, tak? Opryska to wszystko, tak? Więc jedziemy, jak okna. Nacisnę się dzisiaj ostro. Ale skoro tak ma to wyglądać, no to dobra. Mam nadzieję tylko, że tym jajkom, temu czerwiowi, który w środku nic się nie stanie, ale raczej wątpię, żeby coś takiego się tu wydarzało, tak? Szczerze w to wątpię, żeby tym pszczołom coś się stało. One się po prostu wylizą, tak? Glinę już tutaj won. Oczywiście ten parownik kwaska włoży z powrotem, tak? Bez żadnych tutaj w ogóle szczypań. Patrzcie, po kwasku coś te pszczoły nowe tutaj zostały, tak? Te lepsze. To widzę, że ten plaster tutaj robią. Ten czerw tu dostanie ode mnie naprawdę ostro, który tu jest, bo ta rodzinka naprawdę była mocno porażona tym, tak? Matka mi się zrobiła, wszystko mi się zrobiło, a pszczoły, tak, i tą ramkę całą, to drewno, wszystko opryskam. Jeśli rzeczywiście ten czosnek to wszystko działa na te pszczoły, to powinno to podziałać. Zobaczymy, słuchajcie, co się wydarzy, tak? Nie robienie niczego też nie jest dobre, tak? Nie robienie niczego też nie jest dobre. Gorzej będzie z tymi rodzinkami, które są kapkę większe, tak? I trochę są agresywne, nie? Wtedy będzie trochę gorzej, tak? Z pracą, jeśli chodzi o taki bajer. No ale też sobie jakoś poradzimy, prawda? Ja widzę, że one, jak dostaną tej mgiełki, to odechciewa im się sapanie. Więc jest okej, tak? O, jest matka. Ją też pryskamy. Tu wszystko będę pryskał, tu nie będę się zastanawiał. Tylko jak już widzę tą matkę, prawda? To już podtrzymam nisko, żeby czego jak spadnie. Tak, to spadnie. Opryskamy całe ramki. Całe. Tak? Żeby każdy najlepiej element i część tej ramki był spryskany. Te pszczoły zaraz się tu wylizą. One to ogarną. Przelizą to. Pszczoły nawet są w stanie przecież wyrzucić wodę, tak, z ula. Więc to nie ma jakiegoś problemu, ja uważam, tak? Ale dostaną tego czosnku ode mnie, coś tu wali sam czosnek, prawda? Dobra. Pszczoły po mnie łażą, bo to mokre. Włażą na mnie, oby mnie nie zaczęły nagle rządzić. Dobrze. I jest okej, tak? Trochę tu się pochować z tej paniki wodnej. No i dobra, wali ładnie sam czosnek, te pszczoły teraz zaczną to porządkować, tak, muszą się całe przelizać, tak, żeby to wynieść, wyparować, tak, a mam nadzieję, że te biotyczne, antybiotyczne i tak dalej, które są zawarte w tych roślinkach, że to jakoś podziała, tak. I ta nowa generacja czerwiu, która powstanie, nowy rzut czerwiu, który powstanie, będzie w miarę taki,
że te pszczoły wyjdą z tego ok, a nie, że zostaną wyniesione, bo będą zaatakowane przez grzyba, tak? Teraz słuchajcie, chować się, bo śmatka jest sztywna. Nie chciałbym was pognieść, bo was tu już i tak dużo nie ma, prawda? A jeszcze byśmy je pognieli, prawda? No dobra. Słuchajcie. I dalej z powrotem powędruje tu ten kwas. Tak? Pan akurat mi mówił, że lepiej tego kwasu nie. Nie? No ale ja... Ładujemy, tak? Niektórzy mogą twierdzić, że za dużo to niezdrowo. No ale dobra. Wyjścia nie ma. Pszczoły będą chore. Jeśli nie zaczniemy z tym działać, to one na tego grzyba będą chore tak nadal, więc zwyczajnie ja połączę ze sobą te różne możliwości. Tak? Będzie sobie parował kwas. I wszystko w środku jest spryskane. Patrzcie, całą tą buteleczkę, ona ma tu, nie wiem, pół litra, tak? Pół litra ma ta buteleczka. Cała buteleczka została tu wrzygana. Już Eluś idę popryskiwać. Zaraz będzie opryskiwać, to wszystko będzie szło sprawnie. No i dobra, teraz zobaczymy, co z tym pszczołą będzie. Tam się zrobi duchota gorąca, one będą to wszystko tak odparowywać, tak? One miały tu wylotek na pół, bo były dość słabe, ja się bałem, że zostaną kradzone. No ale w tej chwili otworzę wylotek do końca, żeby miały opcję to wszystko sobie odparować, tak? I to było to wszystko, jeśli chodzi o taki zabieg. Po prostu po tych rodzinkach chorych, które wiem, że są chore w tej chwili, jadę po prostu tym motywem, tak? I się za dużo nie zastanawiam. I to było to wszystko i życzę miłego dnia.